Konferencja Dialog w wychowaniu do wartości jest trzecią konferencją z cyklu Niezbędnika dla nauczycieli. Podejmujemy w niej problemy istotne w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. No i tym razem przedmiotem naszej konferencji był dialog w wychowaniu do wartości. Rozważania filozoficzne, dyskusja nad tym, jaki powinien być dialog w wychowaniu, jak powinniśmy rozmawiać ze swoim podopiecznym wychowankiem, a jednocześnie miała również i charakter bardzo taki wymierny, praktyczny. Pokazywaliśmy praktyczne sposoby rozmawiania z młodzieżą o wartościach. Świat bez wartości jest światem okrutnym, światem, który nie daje przestrzeni dla rozwoju i bezpiecznego życia człowieka, jest nie do wyobrażenia. Nauka ku wartościom. Ważne, aby szanowała prawa każdego z nas z uwzględnieniem i poszanowaniem praw innych. Ja się nie zgadzam, że współczesny świat jest światem bez wartości. Wbrew takim utartym i obiegowym opiniom, świat jest jednak coraz lepszy. Już od Sokratesa, a może nawet wcześniej, mówiło się o tym, że wartości to człowiek. I bez tych wartości nie jesteśmy ludźmi. Więc należy je wpajać, należy o nich mówić już najmłodszym. W tym dzisiaj takim świecie bardzo skomercjalizowanym, takim nastawionym na rzeczy materialne, mówienie o wartościach, zwłaszcza tych codziennych, bliskich, takich jak tolerancja, takich jak życzliwość, otwartość, sprawiedliwość, jest koniecznością.